Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, serdecznie Państwa witamy. W studiu pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas. Dzień dobry Państwu. A w moich rękach wydrukowany mail z pytaniem od Państwa. Swego czasu był używany rzeczownik rodzaju męskiego sędzia i rodzaju żeńskiego sędzina. Obecnie spotykamy się tylko z formą sędzia dla obu tych rodzajów, ale inaczej odmienianą przez przypadki. Czy poprzednia wersja przestała już obowiązywać? Pani doktor, czuję, że z tą sędziną będziemy musieli zrobić pewien porządek. A co na to sędzina w takim razie? No, jak znajdziemy jakąś żonę sędziego, to pewnie nam powie, co ona na to. Właśnie. Tutaj warto by się odnieść do starszych słowników i tam, zresztą w nowszych pewnie też zobaczymy, że sędzina to przestarzale żona sędziego. Mhm. Bo my w naszych czasach w taki sposób nie nazywamy małżonek, że pani dyrektorowa, pani profesorowa, czyli żona profesora, żona dyrektora, żona prezesa to pani prezesowa. Mhm. Teraz już tak nie mówimy, a sędzina gdzieś tam nam się jeszcze plącze. Sędzina potocznie jako kobieta będąca sędzią, ale tylko potocznie. Lepiej w taki sposób się do niej nie zwracać. Bo pewnie musiałybyśmy troszeczkę uciec znowu do historii, czyli zobaczyć moment, kiedy kobieta w ogóle mogła tym zawodem się parać. A to dopiero od dwudziestolecia międzywojennego, po odzyskaniu niepodległości, kobiety w ogóle mogły zacząć studiować kierunki prawnicze. Mhm. Więc ta edukacja troszkę trwała i pierwszą kobietą, która była zarejestrowana w polskiej palestrze w 1925 roku, Helena Wiewiórska. Ona najpierw była adwokatem, czy też adwokatką, jeżeli zechcemy w taki sposób, ale potem pełniła też funkcję sędziego. I była sędzią. Była sędzią, czyli i nie sędzią była sędziną, bo nie wiemy, kto był jej mężem. Właśnie, wracając do starszych form, w słowniku Doroszewskiego, który notuje wyrazy jeszcze od XVIII wieku, mamy sędzinę, czyli żonę sędziego, ale córka sędziego to sędzianka, a syn sędziego sędzic. Sędzic, wojewodzic, królewic, bo to ten królewicz też w taki sposób właśnie powstał, że był synem króla. I wracam jeszcze do pytania słuchacza, czy poprzednia wersja przestała już obowiązywać, no to z tym, żeśmy się rozprawiły. Czyli sędzina nie. Nie, bo tylko to w ogóle potocznie inne słowo, tak? I lepiej nie używać. Bo jeszcze zostaniemy postrzegani jako ktoś, kto nie wie, na czym zawód sędziego polega. Ale teraz jeszcze pytanie o to, jak odmieniać przez przypadki, no bo mamy słowo brzmiące w mianowniku tak samo, sędzia, ten pan sędzia i sędzia pani. I ta sędzia. Mhm. Ten sędzia odmienia się troszkę bardziej skomplikowanie, bo teoretycznie powinien się odmieniać według deklinacji żeńskiej, bo jest zakończony na a, jak tata, tata, tacie, jak poeta, poeta, poecie, a tymczasem mamy ten sędzia i tego sędziego, temu sędziemu, widzę tego sędziego. Czyli tutaj mamy formy, które odmieniają się jak przymiotniki. Mamy taką odmianę troszkę mieszaną, dlatego jest to dość trudne, ale potem już w narzędniku idę z kim z czym z sędzią i mówię w miejscowniku o kim, o czym, o sędzi. Czyli mamy takie formy. A jeżeli... A wołacz? Wołam o sędzio! O ty wysoki sądzie, myślałam, że no, zdecydowanie, w sądzie mówimy wyłącznie wysoki sądzie. Ale gdybyśmy panie sędzio, to panie sędzio w takim razie, to jest wołacz sędzio. Tymczasem kobieta zmienia się zdecydowanie prościej, bo nie ma tam żadnych form, które miałyby końcówki przymiotnika. Czyli pani sędzia Kowalska, załóżmy. Nie ma kogo? Sędzi Kowalskiej. Komu, czemu się przyglądam? Sędzi Kowalskiej. Kogo widzę? Widzę sędzię Kowalską. Idę z sędzią Kowalską, mówię o sędzi Kowalskiej i oczywiście wołam sędzio do pani. No, może to sprawiać trochę kłopotu, mimo że jest wszystko, jak wszystkie końcówki oczywiste, ale jednak nie przywykliśmy do używania tego słowa w taki sposób. To może dobrze. To może znaczy, że nie mamy konfliktu z prawem. I tego się trzymajmy. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.